Dzisiaj w Kulturze na Weekend mam bardzo trudne zadanie. Będę mówić o poezji, o nagrodach, o nominacjach i o przeoczeniach. Więc bardzo proszę o wyrozumiałość. Wyrozumiałość dlatego, że o poezji mówi się trudno. Mam wrażenie, że bardzo łatwo wpaść w banał albo mówić językiem niezrozumiałym. Poezja stała się takim obiegiem trochę wewnętrznym. Jest trudno dostępna, poeci czytają poetów, czytelnicy nie mogą dotrzeć do tych książek, nie mogą się spotkać z książkami. Na szczęście są nagrody, które popularyzują poezję i 9 czerwca będzie przyznana nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. Największa nagroda poetycka, 100 tysięcy złotych dla polskiego poety, 100 tysięcy otrzymuje też poeta zagraniczny, jego tłumacz, ale mamy 5 nominowanych i wszystko rozstrzygnie się 9 czerwca, ale wcześniej była przyznana nagroda Silesius. W ogóle wiosna jest z poezją, jesień też będzie z poezją. Silesiusa za książkę roku otrzymał Jerzy Jarniewicz za Puste noce. To jest poeta znany również też jako tłumacz, eseista, piszący o literaturze, ale te Puste noce to jest jego najlepszy tomik. I to jest książka, w której mieszają się różne języki, ale też język miłosny i język wojenny. Mnóstwo tu jest erotyków. Jerzy Jarniewicz opowiada o końcu miłości, który tak naprawdę nie jest do końca końcem, bo to wszystko jeszcze trwa. Ten język wojenny wygląda tak. A więc wojna. Jeśli wojna jest przedłużeniem czegokolwiek, choćby innymi środkami, to chyba tylko tych chwil, kiedy przypominam sobie, jak pręży ci się skóra i twardnieją brodawki, albo kiedy wpuszczasz już pod prześcieradło, które nas przykrywa, zielonego świerszcza i robi się nam trojgu, jak na łące w słońcu. Jerzy Jarniewicz, już laureat Silesiusa, a teraz kilkoro nominowanych do Nagrody Szymborskiej, Julia Fiedorczuk i psalmy. To jest bardzo ciekawy przypadek, jak psalmy Dawidowe rozpisać na język współczesności, jak włączyć do niego rozmaite inne języki, jak dzisiaj pisać psalmy. I te psalmy są przesiąknięte naturą, tak jak to u Julii Fiedorczuk bywa, ale też dzieją się tu rozmaite rzeczy i rozmaite inne języki. Co było marzone, to już raczej nie. Co dzień nowe piosenki o nienasyceniu. Stare wersje końca wróciły do gry. W nią się zawsze gra, jak z najlepszą miną na czas. Pożyczony od gleby przyszłości jakiegoś życia, czas to pieniądz dłużny, gleba jak kobieta, nie pomieści dziadowskiego życia nieśmiertelna chmura. Co było marzone, to już raczej nie. Bardzo lubię ten wers. Zasypiamy głodni, budzimy się z trwogą. Nowe wersje końca podgrzewają grę. Kobieta jak gleba? Komu pałac z miodu? Komu? Namiot z piasku, kamień pełen soli. Nowe języki psalmiczne Julii Fiedorczuk. A teraz dwie poetki, które w rozmaitych tekstach pojawiają się razem, choć są zupełnie osobne. Natalia Marek, Kort i Ilona Witkowska, Lucyfer zwycięża. Natalia Marek to jest taka... Obydwie tworzą swoje języki. To nie jest tak, że ta poezja odnosi się do tego, co było. To jest rzeczywiście coś nowego, coś nowe otwarcie poezji. Natalia Marek, tom poetycki, który jest połączony z obrazami, tom minimalistyczny, a zaczyna się tak. Ziarno. Ziarno minimalizmu kiełkowało w Matyldzie. Spacerowała. Poważne sprawy zajmowały ją nie mniej niż trywialne. Basen, inflacja, populacja i depopulacja, jak doczepianie włosów. Tyle czynności wiąże się z importem kawy, a ona nadal jest niezbędna. Patrzyła na ulicę. Ziarno w Matyldzie to nie skupisko. Wydaje mi się, że to ten minimalizm, który tu się pojawia, to jest dobre określenie na poezję Natalii Marek. A Ilona Witkowska zajmuje się sprawami takimi jak zło świata, takimi jak rozstanie, ale jednocześnie mówi o tym zupełnie innym językiem niż do tej pory. To rzeczywiście jest jakiś taki rodzaj katastrofizmu, ironii, która prowadzi nas właściwie do melancholii. Bardzo lubię ten wiersz. Co to było? Niby nic, ale już to wiemy. Cierpienie nie trwa dłużej niż 12 minut. Można przeżyć życie, powtarzaj tylko do widzenia. Co ja chciałam? Jakie niebo ładne, kupmy truskawki, piekłabym ciasta, zamiatała. Patrz, moje serce to pasztecik profi. Do widzenia. Wszystko się ułoży, widzę cię na łące. Będziemy też kupować lepsze ziemniaki. Do widzenia. Gwiazda, lusterko, zabłysło i zgasło. Do widzenia. Ale ja się jeszcze nie żegnam, ponieważ są inne książki nominowane do innych nagród. Bardzo kibicuję Dominikowi Bielickiemu i jego pawilonom, które są nominowane do Nagrody Gdynia, która się rozstrzygnie już we wrześniu.
I to jest taka książka, w której odnajdą się wszyscy, którzy chodzą uważnie po Warszawie i widzą stare pawilony i rzeczy, które znikają z przestrzeni miasta. I tak naprawdę znajdą się w tym tomie wszyscy ci, którzy się czują niewygodnie w tej rzeczywistości pięknych biurowców i tej gentryfikacji nowych dzielnic, która właściwie mamy wrażenie, że być może jest nie dla nas, nie dla nas, a my gdzieś jesteśmy w tym domu handlowym. Państwo pamiętają, dom handlowy to nie jest centrum handlowe. Dom handlowy to jest taki dom handlowy, cztery pawilony i w ogóle pawilony, które też znikają, typowo PRL-owski wytwór, który właściwie jest bardzo elegancki i ciekawy w tym, jak wygląda. Pawilony. Cudowne pawilony z białej cegły, tu i tam, z rampą i kawałkiem parkingu, które nie służą niczemu, zamknięte na kłódkę, w którą wystarczy puknąć. Pawilony, których nikt nie chce. A więc na pewno nie należą do nikogo, gdzie można pluć tam, gdzie się może, usiądzie się następnym razem. Arystokraci na morzu, te pawilony, którzy sami kroją sobie proste płócienne ubrania, nucąc arię. Świetna jest ta książka, pełna rozmaitych przedmiotów i faktów i artefaktów, które znikają. Bardzo dobrze się w niej odnaleźć. Ale jest też książka, która nie znalazła się wśród żadnych nominacji, i to jest mój ból i żal. Pokarm suweren, Kacper Bartczak. Być może to jest książka najtrudniejsza, ponieważ Kacper Bartczak tworzy swój język. I to jest tak, żeby wejść w ten świat, trzeba jakby ten język poznać i przyjąć. Ale to, co tu się dzieje, proszę Państwa, w tym tomie, te wszystkie języki, które się tu mieszkają, i te morfemy, i substancje odmiany trans, języki, które znamy z rzeczywistości, z publicystyki, które tu wpadają i wychodzą zupełnie inaczej. Być może jest to taka książka, która jest nie na dziś, bo mówi nam o przyszłości. Zresztą zawsze jest tak, że dobre książki nie są też nagradzane. Także szkoda mi pokarmu suweren Kacpra Bartczaka i będę czekać na następną jego książkę. A na koniec sytuacja, kiedy poeci odbierają nagrody. Opisze o tym Wojciech Bonowicz w Drugiej ręce. Kiedy poetom wręcza się nagrody, nigdy nie wiadomo, czy nie zaczną krzyczeć, czy w ogóle coś powiedzą, może jedynie wzruszą ramionami. Poeci mają blade brzuchy, mają też ciężkie odwłoki, a czasem korę na plecach. Tym razem do Szymborskiej nominowane są aż cztery poetki, także będzie wyglądało to troszeczkę inaczej. Poeci są obcy, dlatego witają obcych jak swoich, a swoich nie poznają. Poeci to pięć palców prawej ręki, pięć palców lewej. Poeci biorą do rąk porzucone instrumenty i zaczynają nimi żonglować. Znowu widziano poetów, jak szli nocą przez miasto w butach na grubej skórze i zapalali papierosa przed każdym domem. Więc jak to jest z poetami? Unieś ręce i spróbuj iść tak aż przez chwilę, aż zobaczysz, jakie to niewygodne. Wejdź tak po schodach, albo lepiej, wejdź tak do tramwaju i kiedy szarpnie ruszając, wyobraź sobie poetów, którzy muszą tak codziennie. Czekamy na rozstrzygnięcie nagrody imienia Wisławy Szymborskiej i czytamy wiersze.